Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. I zbieramy. Tutaj będę chciał sprawdzić Ultra Code. Jeżeli chodzi o ten produkt, kurczę, mam mieszane uczucia, bo za intensywnie, słuchaj, pachnie. No teraz użyję i tu będzie cały, kurczę, dzień w garażu tak słodko, za dużo. Naprawdę za dużo tego zapachu. Zbieranie pasty, zaraz będziemy wiedzieć. Są osoby, które nie lubią tego produktu. Ja się na chwilę obecną nie mogę do niego przekonać. Mówią, że coś po nim, po sobie zostawia. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ok. Jak tu chodzi odparowywanie? Już ci mówię. Odparowywanie. Spoko. Ale mam niedosyt. Wezmę zmywacz silikonu jednak. No dobrze, jednak coś po sobie zostawia. Jest taki, kurczę, no jak wjechałem z zmywaczem silikonu, było widać, że jest czyściutko. Tutaj, kurczę, no nie odparowuję do końca. O, choćby nawet tu przecieram. O, takie, kurde. No nie ufam mu do końca. O tak, chociaż na nim powłoki położyłem, odtłuszczałem, bo zaryzykowałem. Na razie siedzą. Ale no nie przemawia do mnie ten produkt i zapach, już mam go dosyć. Raz tylko na tym kawałku popracowałem i tu już jest masakra. W pomieszczeniu nie da się siedzieć, naprawdę. Będę wietrzył i wyrzucam te mikrofibry, które nimi pracowałem, bo one będą mi tutaj właśnie ten zapach niestety utrzymywać. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Płyn inspekcyjny od Ultra Code. Nie wiem, czy film z pastami już był. Prawdopodobnie tak. Co do płynu inspekcyjnego, słuchaj, zacznę od zapachu, który jest tak uciążliwy, jest tak męczący, że ja po max 10 minut i mam dosyć, łeb rozwala. Naprawdę jest za intensywny. Tę stronę auta wczoraj sobie przygotowałem do powłoki, czyli finalne odtłuszczenie. Dzisiaj rano wchodzę i co czuję? A nie jest wcale ciepło, jakieś 13-15 stopni. Czuję tylko i wyłącznie ten płyn. Naprawdę, siedzi w garażu tu. Masakra, przegięty. Wymywanie past. Te bardziej tłuste słabo. Słabiuteńko lubi się, marze się, tak, lubi coś po sobie zostawiać, nie wymywa tych past dokładnie. Tak idealnie, ale za to pasty suche. Takie naprawdę suche, tak jak Ultra Code ma, będzie ok. Czy ja widzę ten produkt dobrze do wymywania past? Nie. Czy ma fajny poślizg? Właśnie. I tego mi najbardziej brakuje.
poślizgu. On jest taki tępy. Brak takiego poślizgu, nie czuję się komfortowo. Nawet panel, który mam już finalnie przygotowany i chcę go już odtłuścić, przygotować do tej powłoki, nie daje mi tego komfortu. Jest tak tępawo, kurczę. No nie przemawia do mnie ten produkt. Są gorsze oczywiście, choćby szwagra, który jest beznadziejny dla mnie, naprawdę śmierdzi i niestety smuży, to ten przy tym wypada trochę lepiej, ale znowu zapach zabójczy. No dobra, niewiele mi go zostało, czuję, że gdzieś go jeszcze wykorzystam i znaczy wykorzystam go tylko i wyłącznie właśnie do finalnego takiego już odtłuszczenia pod powłokę włoską, bo przy pastach mi się on tak jakoś słabo sprawdził. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!